275. rocznica bitwy pod Małojowicami obchodzona była w Brzegu w przeddzień historycznych wydarzeń. W piątek 8 kwietnia w Ratuszu Miejskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona bitwie i oblężeniu Brzegu, które miało miejsce w 1741 roku. Wykładowcami byli historycy i profesorowie m.in. uniwersytetów w Opolu, Wrocławiu czy Poznaniu. Można się było dowiedzieć nie tylko o przebiegu bitwy, ale też poznać kontekst historyczny ówczesnych wydarzeń. Przy okazji konferencji zorganizowana została wystawa. Znalazły się na niej plany bitwy i oblężenia miasta, kule karabinowe i armatnie z tamtych czasów oraz historyczne pamiątki. Specjalną atrakcją był wyjątkowy XVIII-wieczny globus ukazujący Śląsk, jedyny tego typu obiekt w Europie. W sobotę 9 kwietnia wydarzenia związane z rekonstrukcją bitwy rozpoczęły się rano pod Ratuszem Miejskim. Tutaj odbyła się defilada wojsk rekonstrukcyjnych, a przybyłych powitał król pruski Fryderyk II Wielki. Oprócz mieszkańców miasta licznie stawili się rekonstruktorzy w mundurach pruskich i austriackich. Z rąk króla uhonorowany został dowódca rekonstrukcji bitwy Krzysztof Czarnecki z Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej ze Świdnicy. Krótko dziękuję za uznanie w imieniu wszystkich żołnierzy tutaj zgromadzonych. I mam nadzieję, kanalie, że ten zaszczyt docenicie wytężoną musztrą i ofiarami na polu bitwy. Następnie wszyscy przemaszerowali do parku nadodrzańskiego, gdzie pomiędzy halą sportową a zamkiem odbyła się inscenizacja oblężenia miasta. Strzelało już 52 działa. Austriacka artyleria początkowo prowadziła intensywny ogień. Po południu wydarzenia przeniosły się do Parku Wolności. Tutaj naprzeciw siebie znów stanęli rekonstruktorzy w mundurach pruskich i austriackich. Przebieg bitwy relacjonował komentator, który opisywał nie tylko to, co działo się podczas rekonstrukcji, ale również przebieg bitwy sprzed 275 lat. Mimo deszczowej pogody mieszkańcy miasta i przyjezdni licznie uczestniczyli w wydarzeniu. Bitwa pod Małojowicami rozegrała się 10 kwietnia 1741 roku pomiędzy wojskami pruskimi i austriackimi podczas I wojny śląskiej. W słoneczny i jasny dzień Prusacy podeszli pod obóz niespodziewającego się ataku przeciwnika. Nie wykorzystali jednak momentu zaskoczenia i czekali z atakiem do popołudnia.
Początkowo przeważające siły austriackie rozbiły oddziały jazdy pruskiej. Jednak w miarę upływu czasu szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę Fryderyka. Król opuścił jednak pole bitwy, a dowodzenie przejął feldmarszałek Kurt Christoph von Schwerin, który do boju rzucił wszystkie siły. Wojska austriackie zostały rozproszone, a bitwa stała się zaczątkiem legendy o niezrównanej armii pruskiej. Bitwa pod Małojowicami zapoczątkowała szereg zwycięstw wojska pruskiego i w wyniku II wojny śląskiej, a także wojny siedmioletniej całkowite wyparcie Austriaków z terenu Śląska.